Cześć, Wojtek z militares.pl i klubu strzeleckiego TG Sokół. Dzisiaj wracamy do tematu słuchawek, dlatego że zostaliśmy dystrybutorem marki MSA, czyli bardzo popularnych i znanych słuchawek dla profesjonalistów, dla myśliwych, tych, którzy chcą mieć bardzo dobre słuchawki. I mamy fajne porównanie, dlatego że mamy i Peltora, i MSA, natomiast nie będziemy się stricte skupiać na właściwościach tych słuchawek, dlatego że każdy może sobie o nich przeczytać w specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o kształt, no to już było omawiane. Tu w przypadku tych protaków mamy bardzo duże słuchawki. Tutaj mamy te low profile'owe, zgrabne słuchaweczki, które możemy wykorzystać sobie gdzieś tam w wersji czy to nakarkowej, którą osobiście też bardzo polecam do takiego codziennego użytku, czy nawet możemy sobie to wrzucić gdzieś tam pod hełm. O hełmach zresztą i o balistyce też będzie osobny odcinek, czy takie klasyczne, natomiast jak widzimy, no profil tych słuchawek jest dużo cieńszy niż tego typu na przykład Peltorów, chociaż oczywiście też jest ten model Sport, tak nie? W każdym razie dzisiaj chcieliśmy dopowiedzieć troszeczkę i pochwalić się tym, że mamy te MSA w ofercie, ale dopowiedzieć o jednej takiej rzeczy, mianowicie w wkładkach żelowych. Te akurat to jest zestaw do MSA. Jeżeli chodzi o wybór, jeżeli jesteście zdecydowani na słuchawki MSA, to szybka porada. Taniej jest kupić już wersję z żelowymi wkładkami, niż osobno dokupować sobie te żele. One kosztują 175 zł w naszym sklepie. Natomiast jeżeli ktoś wie, że i tak przejdzie sobie na żel, no to lepiej kupić sobie już taką od razu wersję w to wyposażoną, a nie w klasyczną piankę. Tu akurat mamy wersję piankową. Jeżeli chodzi o odczucia, no to ten żel jest naprawdę bardzo, bardzo mięciutki, przyjemny i on jeszcze w dodatku powoduje to, że ta ochrona pasywna jest cały czas lepsza. One po prostu lepiej nam tłumią, to od razu jest zauważalne i to mocno, jak się po prostu założy te słuchawki na głowę. Wytestowaliśmy to, dlatego teraz, jeżeli chodzi o ofertę taką od ręki, to mamy tylko praktycznie żele, więc to bym polecał i na taki żel się przesiadłem zarówno w MSA, jak i w moich starych, dobrych Peltorach. I teraz mamy tutaj zamontowaną i pianeczkę, i żel. Widać już od razu różnicę. Natomiast tutaj no niestety ten zamiennik do Peltora, który stosujemy, jest gorszej jakości niż żel w MSA. To da się po prostu pod palcem nawet wyczuć, że mimo wszystko to wykonanie jest troszkę gorsze. Nie chodzi nawet tyle o jakość wykonania, co po prostu o odczucia tego wkładu. Czyli ten od MSA po prostu jest rewelacyjny. Ten też jest lepszy niż zwykła pianka. Na pewno lepiej to przylega niż ten standardowy. Natomiast no, MSA po prostu ma to wykonane lepiej. Jeżeli chodzi o wymianę czegoś takiego, to jest bardzo proste. Wystarczy po prostu wyjąć ze słuchawki i włożyć sobie z powrotem. Także to działa na wcisk, nie ma z tym problemu, tak samo działa to w MSA. Jeżeli będziecie potrzebowali tego typu słuchawek, to zapraszamy do naszego sklepu. Można też sobie zawsze przyjść do nas, do sklepu stacjonarnego, zobaczyć jak to wygląda, przyłożyć sobie na głowę, zobaczyć czy warto. Moim zdaniem warto. Cała oferta, tak jak mówiłem, czy Peltora, czy MSA jest u nas dostępna i to jest taki nasz szybki filmik i porada, żeby skorzystać z tego typu akcesoriów, które zmieniają naprawdę komfort użytkowania tych słuchawek. A przecież słuchawki mamy cały dzień na głowie, jak już jedziemy na strzelnicę, więc to jest taka rzecz, która jest stosunkowo już tania, powiedzmy, w stosunku do zakupu całego zestawu słuchawek. I warto wybrać, zwłaszcza kupując MSA, od razu wersję z żelem. I też taką jeszcze rzecz powiem, nie jest to już jakaś ogromna różnica przy tej cenie słuchawek. Mamy wersję Pro i Pro X. Ja już bym od razu też szedł w wersję Pro X, bo nie jest to jakaś tam duża różnica. I wybrał po prostu model wyżej. Jeśli chodzi o jakieś tam wasze pytania, to śmiało w komentarzach. Użytkujemy zarówno już Peltory, to ponad 10 lat, MSA też około roku już się przewinęły na strzelnicy, więc możemy się podzielić jakimś doświadczeniem. Jeżeli chodzi o produkty premium, to zdecydowanie obecnie wybrałbym już MSA ze względu na po prostu profil słuchawki, ten żel, który mamy w tych okładzinkach, no i system nakarkowy. To korzystam z tego zarówno na jakichś tam codziennych strzelaniach, jak i
jak i gdzieś tam przy tym już zastosowaniu hełmu, czy tam jakiejś tam innej balistyki, nie? Ale to sobie o tym powiem oddzielnie. Są oczywiście adaptery na hełm dedykowane do tego, to też możemy zrobić taki oddzielny odcinek konfiguracji, ale to sobie zostawiamy, żeby nie przedłużać. Zapraszamy też na naszą strzelnicę do naszych partnerów, czyli do strzelnicy w Zarajcu. No świetny obiekt, wyasfaltowane do osi oświetlenie, wiata na 100 osób, parking na kilkadziesiąt samochodów, także współpracujemy z nimi blisko. To też jest można powiedzieć nasz sąsiad, dlatego że my jesteśmy w Urzędowie, oni są w Zarajcu, zaraz tutaj pod Kraśnikiem, także korzystajcie z dobrodziejstwa naszych współprac. Zapraszamy do sklepu, do klubu, róbcie pozwolenia, kupujcie dobry sprzęt. Do zobaczenia.